Dzisiaj odbył się bardzo ważny jubileusz dla naszego wydziału, dla naszej uczelni, ponieważ 50 lat pracy naukowej to wydarzenie bezprecedensowe. Ja się cieszę, że miałem tą przyjemność zorganizować tą uroczystość, bo uroczystość była dla wyjątkowej osoby, dla profesora, który jest mi wyjątkowo bliski i myślę, że wszyscy, którzy przyjechali dzisiaj z całej Polski na tą uroczystość, podzielili to zdanie i właśnie zauważyli w profesorze tą osobę, której warto podziękować, warto uczcić pamięć właśnie tych 50 lat budowania Politechniki Opolskiej i środowiska naukowego. Ten jubileusz to też jubileusz naszej szkoły, którą stworzył, naukowej, których wielu wychowanków pracuje w przemyśle, wielu na uczelniach i to jest ten drugi jubileusz bardzo ważny. A trzeci to jest to, że Politechnika również przy profesorze Skubisie, który tworzył jej podwaliny, może świętować taki jubileusz. Przeolbrzymia radość, że do takiej uroczystości dochodzi, bo dzisiaj nieczęsto jest tak, że środowisko akademickie pamięta o swoich mistrzach i o swoich autorytetach. A profesor Skubis jest tym człowiekiem, którego śladami chcemy podążać, z którego doświadczeń chcemy po prostu korzystać. Rozumiał przeróżne potrzeby, ale to, co najważniejsze, że nie tylko te potrzeby naukowe, techniczne, te ściśle inżynierskie, ale widział tą potrzebę tego, że trzeba w środowisku akademickim zaszczepić duchowość. Na przykład olbrzymie wrażenie na mnie zrobiło to takie nieformalne powołanie na patrona Politechniki Opolskiej, profesora, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jana Kantego. Było to niezwykle wzruszające. Czyli właśnie te takie akcenty humanizujące, uduchawiające, umuzykalniające, które wprowadził w sferę działalności środowiska akademickiego w Opolu, na pewno wyróżniają go wśród wszystkich rektorów w Polsce. Na podkreślenie zasługuje stworzenie tej szkoły naukowej. Jeżeli jest katedra, w której dziś pracuje 15 profesorów i doktorów habilitowanych, 6 innych poszli do innych katedr lub na inne uczelnie, do tego kilkudziesięciu doktorów, którzy pracują w zawodowej elektroenergetyce. Nie wiem, czy w Polsce jest drugi taki zespół. My się tam w tej katedrze lubimy, szanujemy, mimo że bardzo się różnimy pod różnymi względami i poglądów, i form pracy, i temperamentu, ale umiemy współpracować i nikt nie chce odejść z tego zespołu. Więc zbudowanie takiej przestrzeni, gdzie ludzie różnią się, mają różną dynamikę pracy takiej naukowej, ale współpracują ze sobą, widzą wspólny interes i potrafią zorganizować taką imprezę jak dzisiaj, to jest dla mnie zaskakujące i zdumiewające. No nie chcę mówić o satysfakcji, bo to znowu byłby brak pokory, ale to właściwie jest rzadka uroczystość. Zaskoczyła mnie też liczba gości przyjezdnych z tylu politechnik. Łączy nas półwiekowa przyjaźń. Zaczynaliśmy wspólnie. W tym samym roku kończyliśmy studia i na uczelniach, które naprawdę były w powijakach. Jakieś budynki, jak u mnie, dwupiętrowe, kryte papą. I to, co zrobił profesor Skubis, że zdobył tak ciężkie pieniądze z centrali niechętnej dla małego miasteczka. Wiem to ze swojej strony, jak trudno wyrwać pieniądze, łatwiej tym dużym ośrodkom, że zdobył te potężne pieniądze. Stworzył tak wspaniały kampus, który podziwiam, ten na Pruszkowskiej. Ten ma naprawdę klimat porządnej Politechniki. Zbudował takie grono przyjaciół, jak na tej auli tutaj, że tu się czuło rytm ludzi, którzy są z kimś bliskim. Zazdroszczę mu tej pięknej uroczystości, tak poprowadzonej, w takim antuażu i z takimi gośćmi. Bardzo ważne wydarzenie. 50 lat pracy dla jednej uczelni, Politechniki Opolskiej, profesora Jerzego Skubisa. Profesor dał dwie najważniejsze rzeczy, z którymi mógł się podzielić z nami, ze społecznością akademicką Politechniki Opolskiej. To jest serce, które wkładał w pracę i to jest umysł, który poświęcił, który dał możliwość rozwijania się. Dla mnie osobiście był zawsze i jest mentorem, osobą, z którą mogłem rozmawiać, mogłem konsultować wiele rzeczy, szczególnie jako młody pracownik, kiedy to profesor właśnie dostrzegł i zaproponował to, abym był, zaczął pracować z młodzieżą, a było to już naprawdę dawno, dawno temu.
Powiem tak osobiście, refleksyjnie, nie spodziewałbym się, zaczynając swoją pracę w 93 roku, że będę tu i teraz w takiej roli. Dlatego bardzo ja osobiście również wiele zawdzięczam i dziękuję profesorowi za to, jaki jestem, bo miał na to duży wkład, i za to, jak wygląda Politechnika Opolska, gdzie możemy się rozwijać, pracować.